jest najlepsze radio w polskim internecie. To jest najlepsze radio w polskim internecie. Słuchaj nas 24 godziny na dobę. Pan Waldemar Brzeziński, witam, prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Suwałkach. Dzień dobry panu, dzień dobry panie. Duże napięcie jest w środowisku nauczycieli. Dlatego zaprosiliśmy tutaj pana. Sondaż, który został opublikowany 4 czerwca, robiony na próbie prawie 180 tysięcy nauczycieli, mówi, że 31% chce strajku ciągłego. Dodam tylko, że ponad 90% protestuje, tych biorących udział w ankiecie, protestuje przeciwko temu, co się wokół oświaty też dzieje. Bo wśród pytań ankietowych, które były zadane nauczycielom i pracownikom oświaty, były także pytania o inne możliwości zaprotestowania przeciwko temu, co się dzieje. Tam była też i proponowana manifestacja w Warszawie. No więc właśnie, to ja mam. 38% chce manifestacji w Warszawie, 36% strajku ostrzegawczego, a 31% strajku ciągłego. Tak, zgadza się. Czyli no, jednak dość zdecydowanie chcą nauczyciele zaprotestować. A przecież sytuacja materialna nauczycieli nie jest aż taka zła. No nie, bo w ciągu ostatnich lat systematycznie następował wzrost wynagrodzeń. No, on był niższy od deklarowanego kilka lat temu. Wtedy sytuacja ekonomiczna kraju, świata była lepsza. Niemniej jednak ta sytuacja nie jest aż taka zła. No, nie jest najlepsza w porównaniu z innymi państwami, ale w przypadku Polski nie jest też aż taka tragiczna. No rozumiem, że ten protest to nie tylko jest kwestia wynagrodzeń. To jest również kwestia no, lekceważenia potrzeb nauczycieli, likwidacji szkół przez samorządy, oddania pola różnego typu szkołom prywatnym, które podobno lepiej uczą. Zawierucha wobec programów nauczania. Tak, ma pan rację. To chyba jest... Te wszystkie czynniki, te wszystkie sytuacje, które... Plus niż demograficzny tak. w likwidacja szkół. Tak, i brakuje w mojej ocenie jakichś wspólnych, spójnych działań, które by były lekarstwem na tą sytuację. Bo pan wymienił wiele różnych czynników, które można by też i sprowadzać do jakiegoś wspólnego mianownika. Mianowicie tego, który jest przytaczany przez wielu wybitnych polskich ekonomistów, z naciskiem na wybitnych, gdzie również prawa ekonomii mają być tym dominującym czynnikiem kształtującym oświatę. Z tym, że tak jak wiele osób różne ma opinie na temat funkcjonowania ekonomii w gospodarce, tak również te opinie ekonomiczne dotyczące oświaty też różnorodnie kształtują rozwiązania, jakie powinny w oświacie być zastosowane. I powstaje ogólny chaos, gdyż brak jakichś wspólnych rozwiązań, wspólnej dyskusji państwa i podmiotów, które w oświacie uczestniczą, a więc przede wszystkim uczniów, ich rodziców oraz pracowników, czyli nauczycieli, innych pracowników, doprowadza do takiego chaosu, który w tej chwili występuje. I do różnorodnych propozycji, które no, są od sasa do lasa, że się tak wyrażę. Ja oglądam Rancho z programu pierwszego. Tam bardzo dobitnie przedstawiony jest projekt. Mówi się, po co się uczyć nazw zwierząt, ptaszków, związków chemicznych, dat historycznych, kiedy lepiej się nauczyć sposobu zachowania przy stole, kreatywności, zakładania przedsiębiorstw, tylko to, co jest potrzebne. A szkoła w ogóle kształci idiotów, durni i w ogóle niczemu nie służy. No, mnie osobiście trudno dyskutować na bazie tego przykładu, gdyż tego serialu nie oglądam, ale na podstawie tego, co pan przed chwilą powiedział, to niekoniecznie jest to moja strata. Gdyż poglądy tam prezentowane i rozwiązania, no, chociażby w pańskiej opinii, odbiegają od tego, czego byśmy oczekiwali.
No ale wydaje mi się, że autorzy tego filmu w ten sposób próbują się włączyć w dyskusję o świecie. Tylko szkoda, że powstaje sytuacja, w której rację mają ci, którzy mają dostęp do publikatorów, do tak zwanych mediów, do wyrażania w ten sposób opinii i próby zdominowania w ten sposób wszystkich pozostałych. No, nie wiem, czy te rozwiązania są dobre czy złe, bo nie znam ich, ale wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia z takim modelem trochę konserwatywnym, gdyż jako przeciwwagę podam przykład, który z własnych doświadczeń mam, z opinii, które usłyszałem od innych koleżanek i kolegów, niekoniecznie nauczycieli, iż przykładowo jeden z najlepszych, najfajniejszych teleturniej w polskiej telewizji jest tu teleturniej 1 z 10, w którym akurat znajomość określonych faktów jest wysoce znacząca, gdzie wartość tego jest bardzo podkreślana. Teleturniej, który funkcjonuje od ponad 30 lat. Jeszcze został przed 1989 roku wyemitowany po raz pierwszy. I proszę zwrócić uwagę, że w tym teleturnieju biorą udział zarówno osoby bardzo młode, jak i bardzo dojrzałe i doskonale sobie radzą, wykorzystując wiedzę, którą zdobyły w polskiej szkole. Rozumiem, ale to jest, Rancho to jest jeden przykład, a drugi przykład, no, kto o tym pan wie, te głodówki w obronie historii, w obronie programów historii. Ja nie bardzo mogę się zorientować, na czym, co takiego złego się ma stać, skoro będziemy się uczyli, dzieci będą się uczyły historii przekrojowo, to znaczy będą wiedziały, co działo się w XI wieku we Francji, w Rzymie czy w Cesarstwie Otomańskim. Zdaniem protestujących chodzi o dostępność, czy też przekaz, ilość przekazu wiedzy historycznej, który ma być dostępny uczniom, podawany uczniom. Tu ma nastąpić pewne ograniczenie i to ograniczenie ma wynikać z decyzji ucznia, że w szkole ponadgimnazjalnej ma on wyrazić własną wolę co do tego, czy ma iść w kierunku humanistycznym i w związku z tym mieć dużo podanej tej wiedzy historycznej, to też ma być specjalistą w przedmiotach ścisłych, kształcić się na inżyniera i tam ta wiedza historyczna ma być ograniczana. Wydaje się, że ze względu na wieloznaczność naszej historii, na to, co się w tej naszej polskiej historii działo przez wieki, to jednak ilość wiedzy historycznej, która powinna być uczniowi dostępna, powinna być znacząca, duża. Natomiast forma co do protestowania, no, wydaje mi się tylko o tyle, może chybiona to niewłaściwe słowo, ale ta propozycja ze strony ministerstwa w postaci zmian programowych ma już kilka lat, a protest mamy dopiero dzisiaj. I to jest takie troszkę kamyczek do ogródka nauczycielskiego. Nie, ale to znowu jest chyba, ten protest to też jest taki element nauki historii. Tak, zastosowaliśmy go wtedy, kiedy to jest potrzebne i bardzo często tak tej historii uczyliśmy i uczymy. Doskonała obserwacja. Tak mi się też wydaje. Wiem, że Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował Pakt dla Edukacji. Tak. Jako taki element spojrzenia na programy nauczania, na sposób nauczania. Czy mógłby pan, wiem, że jednocześnie ten pakt został zlekceważony przez rządzących i dostępny jest tylko w Związku Nauczycielstwa Polskiego, a nie w Sejmie. Tak, ten dokument został zaprezentowany na początku tego roku. Jest to dokument obszerny, wielostronicowy, w którym mamy zarówno diagnozę obecnego stanu oświaty, jak i rekomendacje ze strony Związku Nauczycielstwa Polskiego co do przyszłości oświaty. No i wydawało się, że dokument, który był przez długi czas przygotowywany, w jego przygotowanie zaangażowanych było bardzo wiele osób. Jest to dokument, jak powiedziałem, dosyć obszerny.
wielowątkowy, że będzie to podstawa do dalszej dyskusji z tymi instytucjami państwa, które za oświatę póki co konstytucyjnie odpowiadają, a więc z rządem, z parlamentem. Tak jak pan powiedział, no, smucić może fakt, że nie został on dostrzeżony, czy też zauważony jako podstawa do tej dyskusji. Władze państwowe do tego dokumentu nie odniosły się. Czytałem to zarówno na stronie Związku Nauczycielstwa Polskiego, jak i rządowej, jak i sejmowej. Związek tam na obu tych stronach władczych nie ma ani słowa o tych dokumentach. W ogóle jakby go nie było. Może to tylko martwić. To, bo to jest dokument, z którym warto się zapoznać, ażeby poznać, na jakie stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego. I chciałbym tutaj zwrócić uwagę na jeden aspekt tego dokumentu, mianowicie tam nie tylko mówi się o sprawach pracowniczych, które są z natury rzeczy przypisane Związkowi Zawodowemu, ale tam się mówi również o sprawach dydaktyki, wychowania, czyli o tych elementach, które są ważne dla przyszłości naszego państwa. Wydaje mi się, że jak obserwuję, znaczy ten dokument chyba w jakiś sposób porządkuje tego. Nie dałem rady go uważnie przeczytać, jest rzeczywiście obszerny, ale on porządkuje dyskusję i on rzeczywiście daje możliwość nie dyskutowania, jak pan to kiedyś przed chwilą odkreślił, od sasa do lasa. Różnych projektów, takie jakie są w Rancho, jakie zgłasza pani minister, czy jakie są zgłaszane przez poszczególne partie polityczne. I tu chciałbym zwrócić na jeden element uwagę, troszkę powiązany z tym dokumentem, ale wymienił pan panią minister, czyli osobę, która formalnie odpowiada w imieniu państwa za polską oświatę. Obecnie pani minister w jednej z wypowiedzi ustawiła się w roli pewnego mediatora czy sędziego, który będzie prowadził czy też nadzorował dyskusję spór pomiędzy związkami zawodowymi, czyli reprezentantami pracowników oświaty, a organizacjami samorządowymi, które również wniosły własne propozycje co do przyszłych rozwiązań w oświacie, związanych z systemem oświaty, z kartą nauczyciela. I to jest taka dla mnie kuriozalna sytuacja, że osoba, która de facto odpowiada za stan, za przyszłość oświaty, nagle sprytnie znalazła się w roli mediatora, czyli ta odpowiedzialność, która na niej spoczywa, została przeniesiona na miejsce sędziego, takiej osoby wylejącej oliwę na wzburzone, arbitra na wzburzone fale. I to jest bardzo ciekawe. To ciekawe, ale to nic dobrego nie może przynieść, bo samorządy będą likwidowały szkoły. Tak są ustawione finanse. Niż demograficzny jest bezwzględny pod tym względem. No, ale jak to funkcjonuje? Jak pan powiedział, samorządy chcą likwidować szkoły, bo mają taką, a nie inną sytuację finansową. Ale przypominam, iż samorządy, jeżeli chodzi o oświatę, wykorzystują tak zwaną subwencję oświatową, która jest naliczana, określana i przekazywana przez państwo, czyli ten odpowiedzialny za finanse oświaty, ten, który powinien te finanse zabezpieczyć samorządom, nagle znajduje się w roli arbitra, a nie odpowiedzialnego za to, co się w finansach samorządów, jeżeli chodzi o oświatę, dzieje. Samorządy narzekają, że muszą ponosić określone konsekwencje nie tylko w sferze oświaty, bo i także w sferze pomocy społecznej. Nakłada się na nie coraz więcej zadań, nie dając na te zadania środków. No i co te biedne samorządy mają robić? No właśnie, likwidują, czy... Znaczy, ucieczka jest prywatyzacją. To wie pan, to tak można by sobie to strywializować. To nie my, to koledzy. No więc właśnie. I to w ten sposób wygląda. Uważa się, że szkoły prywatne uczą lepiej.
jest kwestia cenna, bo to może być lepiej, gorzej. Musielibyśmy operować konkretnymi przykładami. Uczniowie w każdym razie w testach gimnazjalnych, ostatnio przeprowadzonych, szkół prywatnych osiągnęli lepsze wyniki niż uczniowie szkół publicznych. Czy samorządowych raczej. No tak. Lepsze wyniki. No tak. Tak jest, no. Tak jest, ale jednocześnie, i to podkreślono, że tam idą do szkół prywatnych, idą uczniowie rodziców lepiej uposażonych, zasobniejszych, bogatszych, mądrzej, inteligentniejszych w jakiś sposób. A jednym z atrybutów polskiej oświaty była, mam nadzieję, że jest jej powszechność, powszechny dostęp do tej oświaty. Podobnie. Jednakowy dla wszystkich. Jednakowy. No nie właśnie, prywatne szkoły nie stanowią, tej właśnie nie zapewniają równości, prywatna szkoła, bo to jednak czesne jest dość wysokie. Tak, w zależności od przypadków. No, mówi się o stypendiach, o fundacjach i tak dalej, ale ma pan rację. Podobnie zresztą jest z przedszkolami. Raptem się, raptem szkoły się, znaczy nie można dostać miejsca w przedszkola. Miejsce w żłobku zdobywa się dużo trudniej niż miejsce na wyższej uczelni. No ja tutaj, gdybym miał się odnieść do tej sytuacji w Suwałkach, to nie jest tak i to jest, myślę, że zasługa wszystkich, którzy mają z tym do czynienia, poczynając od mieszkańców i pracowników, a przede wszystkim kończąc na władzach samorządowych, które w przypadku Suwałk rangę wychowania przedszkolnego doceniają. Myślę, że tutaj kłopotu nie ma. No, dowodem jest również to, że póki co, mimo wielu deklaracji, tych prywatnych przedszkoli nie przybywa w Suwałkach. Ich nie ma zbyt wiele. No, żłobków też nie. No nie. A żłobki są w tej chwili, no, ale to już wychowanie przedszkolne. Gdyby pan miał podsumować tą naszą rozmowę, jak pan widzi przyszłość polskiej oświaty? Proszę, żeby nie pan nie odpowiadał, że czarno. Ja żywię taką nadzieję, że w tej dyskusji, bo przypuszczam, że te rozwiązania, które w oświacie muszą nastąpić, będą wynikały z takiej rozmowy jak nasza przed chwilą, a nie z poszukiwania różnych dodatkowych instrumentów, no nie do końca możliwy do zaakceptowania, wywierania różnorodnej presji, szukania pobocznych rozwiązań, gdyż podstawą bytu narodu jest to, co się będzie z młodzieżą, z dziećmi i młodzieżą działo. I tego faktu od starożytnej Grecji poprzez polskie oświecenie do tej pory nikt nie był w stanie zdeprecjonować, zaktualizować. Ja ciągle liczę na to, że do tej dyskusji dojdzie i rozwiązania, które będą korzystne dla dzieci i młodzieży, dla przyszłości naszego narodu, się znajdą. Stąd też nie ma czarnowictwa. To czarnowictwo raczej dotyczy metod, które są w tej chwili stosowane, ale ja ciągle wierzę w mądrość Polaków. Może to zbyt górnolotnie to zabrzmi. Czy mądrość rządzących? No ale mimo iż demokracja nie jest najbardziej doskonałym systemem rządzenia, nikt jeszcze lepszego nie wynalazł, że tak zacytuję w dowolnej formie Churchilla, to jednak mamy w Polsce demokrację. Może tylko ten element demokracji leciutko szwankuje, iż ci, którzy dokonują wyborów, a nie wybrani, no nie do końca są może świadomi tych wyborów, gdyż są pod wpływem dosyć specyficznych kampanii programowych, wyborczych i potem jest kłopot po wyborach. Rozumiem. Także moje widzenie nie jest czarne. Może w kontekście tego, co tutaj mamy wokoło, powiedzmy niebieskie. Niebieskie, czyli to jest ten kolor nadziei. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.